Cześć kochani, ja jestem Dorota i witam Was gorąco na moim kanale taka trochę odrealniona. Dzisiaj mam dla Was filmik z serii, w której staram się przełożyć nurty malarskie na język makijażu. Powiedzmy. Czyli inspiruję się konkretnym artystą albo konkretnym nurtem w malarstwie i to co wymyślę umieszczam na sobie. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Jean Miró. Jak to się mówi? Joan chyba. Joan Miró. Nie wiem. Sprawdzam jak się mówi. Artystą na dziś jest Joan Miró. Joan Miró. Chyba tak to się wymawia. Być może nie. Był on hiszpańskim, a dokładnie katalońskim artystą, który mocno wpisał się w historię sztuki, który żył długo, bo 90 lat i tworzył również bardzo długo. Dlatego jego styl przez te lata bardzo się zmieniał, ale generalnie utożsamiany był z nurtem surrealizmu. Bo surrealizm to takie pojęcie dużo szersze jednak niż styl ukochanego przez wszystkich Salvadora Dali. To również, jak w przypadku Miró, zabawa pod świadomością, powrót do dzieciństwa, bo tutaj bardzo wiele oczywiście możemy zauważyć motywów właśnie takich nawiązujących do twórczości nawet kilkuletnich dzieci. Muszę temu artyście przyznać, że miał bardzo specyficzne i naprawdę niesamowite wyczucie formy, z którą pracował i jego styl był bardzo wyrazisty i mimo, że wydaje się to takie banalne i proste, mi było naprawdę dosyć trudno znaleźć tę formę właśnie, ten ruch ręki, tą linię, która będzie sobie tak swobodnie płynęła, bo to nie mogą być bardzo takie sztywne i wystudiowane ruchy. A przeniesienie tego płaskiego jednak obrazu na moje trójwymiarowe ciało też była nie lada wyzwaniem. Ja oczywiście Was zachęcam, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, żebyście zerknęli na pozostałe filmy z tej serii. Są podlinkowane w opisie. Jestem ciekawa, czy chcielibyście, żebym podjęła wyzwanie zmierzenia się właśnie z takim bardziej typowym surrealizmem i na przykład jedną z prac Salvadora Dali. Jeszcze nie wiem, jak miałabym to przenieść na ciało i byłoby to ogromne wyzwanie. Ale od czego tu jestem? Dajcie mi oczywiście znać, co myślicie o stylu tego artysty. Czy znaliście go wcześniej? Czy przemawia on do Was w jakiś sposób? I oczywiście, jak podoba Wam się taki szalony, abstrakcyjno-surrealistyczny makijaż? Czy ja powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć? Chyba tak. No i nie zapomnijcie, że możecie mnie również obserwować na innych mediach społecznościowych. Tam jestem częściej i możemy być w stałym kontakcie. No to teraz do roboty. No kochani, zacznę od przygotowania swojej twarzy, która ma być takim czystym płótnem. Więc oczywiście będą zakryte brwi i twarz będzie konkretnie zakryta podkładem i dobrze przypudrowana. Tak jak tutaj. Pięknie. Następnie pomaluję włosy specjalną farbą do włosów, ale każda farba wodna tak naprawdę tutaj by się nadała. Ta daje bardzo takie mocne, jednolite krycie, więc fajnie się sprawdziła. Tak sobie wymyśliłam, że włosy częściowo będą białe, a częściowo zostawię swoje naturalne. Tym razem już białą farbą wodną maluję białe plamy, na których widać to pociągnięcie pędzla, po to, żeby urozmaicić to płótno, którym jest moje ciało dzisiaj. I z tego samego powodu dodaję jeszcze trochę maźnięć czarnym cieniem. Następny etap to już konstruowanie tych wszystkich splotów, linii i plam barwnych. I zupełnie wyjątkowo zdecydowałam się tutaj na postawienie najpierw tych czarnych kresek, a dopiero potem wypełnienie je kolorem. Zazwyczaj robię zupełnie odwrotnie, to znaczy najpierw robię kolor, taki podkład kolorowy, a dopiero potem czarny bądź innego rodzaju ciemny kontur. A to przede wszystkim ze względu na rodzaj farb, na ich naturę i to, że są to farby wodne, więc po prostu ten kontur mógłby się rozmazać i nie wyglądałoby to tak estetycznie. Natomiast tutaj zdecydowałam się na odwrotną kolejność, dlatego że bardzo ciężko byłoby mi zaplanować dokładnie, gdzie mam te plamy barwne postawić i dopiero potem otoczyć je tym konturem i zabrałabym sobie tym samym
tę swobodę, o której właśnie mówiłam wcześniej we wstępie, tą właśnie lekkość tej linii. Ja przynajmniej tak to czułam, a w ten sposób prasowało mi się po prostu lepiej. Zdecydowałam się na wykorzystanie takich charakterystycznych motywów z kilku obrazów Miro. Oczywiście odpowiednio zaadaptowanych w taki sposób, żeby można było je faktycznie wykorzystać w body paintingu i w face paintingu. I są one oczywiście przefiltrowane przez mój styl, przez moją rękę. I oczywiście sporo jest tutaj też jakichś tam moich po prostu maźnięć. A obrazy, którymi się inspirowałam, pochodzą raczej nie z najwcześniejszych etapów twórczości tego artysty. Te wcześniejsze prace, tak mniej więcej od 1920 do 30 któregoś, na pewno są bardziej, powiedzmy, typowe dla surrealizmu. Natomiast z biegiem lat, kiedy stawał się coraz bardziej dojrzałym artystą, mam wrażenie, że Miro coraz bardziej odrzucał ten realizm, a z tych jego poszukiwań wykrystalizował się taki właśnie wyrazisty i bezkompromisowy raczej styl. No to tyle na dzisiaj, kochani. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!